Mamy oscyloskop, który pokazuje przebiegi, na przykład na takim silniku. Jak wciśniemy run, to wszystko widać. Wciśniemy stop, to są przebiegi. Zmienimy za chwilę częstotliwość tych przebiegów, na przykład zmianą prędkości. O, zwolniliśmy. I jak zwolniliśmy, to są przebiegi takie na dwóch fazach. Jak przyspieszymy, to są na przykład takie przebiegi. I na podstawie tego możemy wiedzieć, co się w tym silniku stało.